Siema, cześć, witajcie. Staba fioletowa, dosyłacz i zwykłe hapeki to wyposażenie naszego dzisiejszego bohatera. Ukradnę ci strych, bro. Kiedyś był już u mnie na kanale w bitwie z Astron Rexem, natomiast dzisiaj podesłał mi ładny wynik na Chieftainie dziesiątotierowym, tym najbardziej pożądanym przez wielu graczy, a że w sumie już dawno Chiefa nie wrzucałem. No i też jak akurat przeglądałem powtórkę, skrzynkę z powtórkami, to był dzień przed tym, jak miałem zlecenie, a też parę dni przed wprowadzeniem patcha, no to mówię, to sobie usiądę do tej powtórki, nagram, żeby coś było na kanał, bo potem może nie być czasu, a po patchu już nowym, to do tej powtórki bym nie wracał. Oczywiście jak widzimy Chieftaina, jak widzimy Lakeville, nawet z jedną artą, no to spodziewamy się, że pewnie będzie granie na linii 1-2 i tu będzie nie inaczej. Losowanie na same dziesiąte tiery. Od razu powiem, nie jest jakaś bitwa wybitnie porywająca. Taka, która by tutaj nie wiadomo co nam oferowała, ale przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu mało dostaję od was takich naprawdę wypieszczonych powtórek z jakimiś nie wiadomo jak wykoksanymi wynikami. Może nie mało, ale zauważalnie mniej niż jakiś czas temu. A ponieważ Chieftain jest pojazdem pożądanym, zapewne w paczkach tego Chieftaina akurat nie ma, ale ten, który był 9 tieru przy okazji eventu z Waffenträgerem, no, do tego Chieftaina nie ma za bardzo podjazdu. Wiem, że o tamtym czołgu nie ma jeszcze materiału na kanale w moim wykonaniu, ale wciąż nie mam na nim wbitej M-ki i też w ostatnim czasie nim nie grałem, więc Chieftain Proto dołącza do grona czołgów, które kiedyś może omówię w końcu na kanale. Natomiast tutaj też ukradnę ci strych robi coś, co mi się akurat podobało, czyli nie cacka się, wyjeżdża, wykorzystując to, że już mają przewagę na linii 1-2 liczebną, łącznie z CS-em i 60 TP i po prostu wrogi Chieftain nie ma już nic do powiedzenia. Siła złego na jednego, ponad 3000 uszkodzeń zrobionych, ale też całkiem sporo HP-ków nasz bohater stracił. Mamy Leoparda. Zmiana od razu na Hesha. Widać, że Leopard jest na awku. Nie wiem, czy się wkurzył, czy go rozłączyło, czy poszedł coś jeść. Hesh 140 peny przebicia, a 530 uszkodzeń, więc warto z tego korzystać. No jednak 140 peny to jest bardzo, bardzo dużo. Nasz bohater tych Heszy zbyt dużo też nie wozi. 5 do 5, ogarnęliśmy linię 1-2. Dojeżdżamy do bazy wroga, tutaj jeszcze wychylenie się w celu poszukiwania być może arty, ewentualnie jakiegoś czołgu, który by się miał wrócić do bazy. Wszystko poza artylerią było spotnięte, powrotu żadnego nie widać, za to już po minimapie możemy wywnioskować, że no padło nam miasto, padają kolejne czołgi, więc to raczej wróg będzie atakował naszą bazę. Mamy stratę w maszynie, mamy stratę według puli HP-ków ponad 4000 punktu wytrzymałości, więc lepiej się jednak wrócić, będzie bezpieczniej, zwłaszcza też, że no, na rogu jest Godzilla, a próbując wyjechać po Godzille, nie wiadomo co by stało jeszcze na linii 9-0. Więc decyzja o powrocie do własnej bazy, moim zdaniem zazwyczaj dobra, nie zawsze, czasami jest sytuacja, że lepiej skapować, ale nie wydaje mi się, żeby w tej sytuacji kapowanie miało większy sens. Znaczy, żeby doszło do skutku przy tym, że jeszcze jest Batchat, że jest 140, że jest Progetto. Faktem, że 140 i Progetto jest bliżej naszej bazy. Tak patrzę, że w sumie na upartego jakby to się... A nie, jest jednak... Batchat się jednak wrócił. Myślałem, że jakby to na upartego Batchat i 60 TP chciało skapować, to by się udało, ale już widzimy, że niekoniecznie. Za to w tym czasie, kiedy ja się zastanawiałem nad tym, popadały nasze pojazdy. Ukradnę ci strych akurat wrócił i znowu mamy przełączenie się na Hesha, ale to był bardzo, bardzo niefajny strzał, bo zapewne nie o to chodziło naszemu bohaterowi, raczej liczył on na fajną rolkę od boku, a to co strzelił to jakiś żart. 72 uszkodzenia zrobione, 8 do 12, strata 4 maszyn, wyjazd ryjem w ryj z E3.
Oczywiście możemy sobie pograć tutaj na mocną wieżę, E3 wystawia nam dolną płytę, ale RNG robi swoje. Czasami właśnie tak jest, że ta pestka poleci wyżej i wtedy od tej E3 możemy się odbić. Progetto ma problemy ze 140, trzeba jej pomóc, jemu, o Progetto. Oczywiście mi chodziło, E3 się od nas odbija. 6000 uszkodzeń zrobionych, dojeżdża T5, 7 Heavy, 4 pestki w magazynku. I gdybyśmy byli tutaj osamotnieni, to ten Heavy mógłby spokojnie na nas wyjechać, zwłaszcza że jeszcze przed chwilą ta E3 żyła. Heavy ma zapas hapsów, mógłby wyjechać i włoić w nas wszystkie pechy. Ale dzięki temu, że jest z nami Progetto, które przeżyło, któremu pomogliśmy wcześniej pozbyć się tej 140, to właśnie Heavy nie może się od tak po nas wylać, bo jeżeli wyjedzie na nas, no to będzie stał bokiem do Progetto. I to na właśnie włoskim medzie skupił się ten przeciwnik. Nie ma już naszego sojusznika, ale nam dużo pomógł. Heavy oczywiście będzie musiał też przeładować, a ukradnę ci strych, cały czas łoi tego Heavy'ka. Niemiłosierniej, zobaczcie, przed chwilą miał full HP, a w tym momencie idzie już do garażu. Trzeci frag, 8288 uszkodzeń na liczniku. No i baza obroniona, sytuacja wygląda tak, że to my jesteśmy czołg w plecy. Teraz tylko będzie najważniejsze odpowiednio się ustawić. Co mam na myśli? Stanąć właśnie tutaj. O, batchat, właśnie, CS powinien zrobić coś takiego, żeby ten batchat nam na tyłek nie wjechał. Bat nam wjeżdża na tyłek. Uszkadza nam Moraka. Na szczęście mieliśmy zestaw naprawczy. No i Bat też nie miał dużo hapsów, więc mogliśmy go dobić. Ale bardzo ważne będzie tutaj pilnowanie linii 1. Pytanie tylko, czy temu Heavy'kowi, czy lodówce będzie się chciało jeździć. Ostatnia pozycja Heavy'ka widzimy raczej w terenach wokół miejskich, natomiast lodówka była widziana ostatnio na wjeździe do miasta od strony wrogiego kapa. Wyrównana bitwa. Ponad 7 minut już trwa. Wyjazd na wariata teraz też nie do końca ma sens. Dlaczego? Dlatego, że lodówka raczej powinna nas zdjąć, jeżeli odpowiednio strzeli. T57 Heavy zdejmuje nas na dwa strzały. Nasz sojusznik CS ma też tych hapeków niedużo. Schodzi na strzał. Ukradnę ci strych, zwraca uwagę właśnie, żeby CS pilnował linii 1. No bo faktycznie od przodu nas tutaj nic nie powinno zaskoczyć, a nawet jeśli wyjedzie nam z nienacka, no to wciąż możemy się cofnąć. Mamy tutaj górę, do której możemy się odpowiednio ustawić, grać na mocną wieżę. Tutaj jakieś blindy. No i pojawia się T57 Heavy na ogrysku. Przyznam szczerze, że też dziwna decyzja tego Heavy'ka, żeby jednak na tylu HP-kach puszować. Ale jakby nie puszował, no to może by się to skończyło po prostu remisem. Tak czy siak, nasz bohater zrobił 5. fraga, ponad 9000 uszkodzeń, no i zostaje już tylko lodówka. Na lodóweczkę przydałoby się więcej heszy, więc tutaj nie wiem, czy te 3 hesze to nie jest za mało. Info do naszego sojusznika, że brakuje nam 2 strzałów do 10000 uszkodzeń. Dość ważna informacja z takiego punktu widzenia, że no jednak 10000 to nie robi się zbyt często. Jeżeli trafimy na kumatego gościa, który nie ma jakiejś wybitnej bitwy, a wie, że raczej bitwa powinna być wygrana, no to w sumie co mu szkodzi oddać tę lodówkę do tego, żeby ktoś sobie te 10000 zrobił. Jeżeli nie mamy żadnej misji, jeżeli nie robimy sami jakiejś rekordowej bitwy, to jedna bitwa w tę czy w tę niczego nie zmieni. No, a 10000 robi się raczej rzadko, niektórzy nie robią wcale, inni tak jak ja zrobili taką bitwę dwukrotnie. Około 10000 może ciut więcej, ale powyżej 10 dwukrotnie. Nie jest jakiś powód do dumy, że tylko dwukrotnie, ale lepiej dwukrotnie niż wcale. Zwłaszcza z tej drugiej bitwy mojej, chociaż i na Waffentregerze to też było fajne wtedy, ale raczej ta bitwa na polskiej dziesiątce to było coś o tyle fajnego, że to było na streamie.
po kakao 14 do 13, no i ciśniemy teraz do tej lodówki. Tes też wykonuje fajną robotę, no bo jednak wykorzystując swoją mobilność może się pokręcić wokół tej skały. Lodówka nie będzie w stanie go dogonić. Nie powinna przynajmniej być w stanie go dogonić, więc daje wystarczająco dużo czasu, żeby ukradny ci strych mógł dojechać i spróbować tego brytyjskiego TDK-a spompować. Dojeżdżamy. No i teraz właśnie, żeby się nie pokazać, jest lodówka, bok wieży do nas, cyk go raz. I jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Lodowikson się schował. W sytuacji teraz, jaka znajduje się lodówka, też nie wiem, co bym tak naprawdę chciał robić, bo on zdaje sobie sprawę, że jest raczej w takiej sytuacji dość beznadziejnej. Teraz ważne tylko, żeby CS nie dał się jakoś głupio zajechać. CS widać nie ucieka. Przyjął na siebie peskę, no to teraz mamy ponad 20 sekund na to, żeby do tej lodówki dojechać. Lodówka zbyt szybka nie jest. Tutaj pewniejszy byłby hash, ale hasha nie mamy. Jest dojazd i zdjęty przeciwnik. Przypominam, alfy tutaj mamy 440. Wygrywamy 15 do 14. Specjalista zabezpieczony. Zerknijmy na rezultaty. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem na chiftej, nie udało się zrobić odznakę mistrzowską asa pancernego, dużego kolibra i specjalistę. Jeśli chodzi o asystę, to było jej 535. Jeśli chodzi o uszkodzenia własne, to ukradnę ci strych zrobił 10 171 uszkodzeń. Do tego 6 fragów, dało mu to 1540 punktów bazowego expa. Na MK na chiftej nieobecnie to wystarczyło. Ponad 1500 bazowego expa na dyszce to jest bardzo, bardzo już przyjemny wynik. 29 strzałów udanych, 28 trafionych, 24 z penetracją. Na te 10 171 uszkodzeń tylko 124 na dystansie powyżej 300 metrów, więc to też ma duże przełożenie na expa. Przejechany dystans około 3,5 km, w plecy tylko 2000 kredytów, więc nie ma tragedii. Expa wpadło 5891. Ukradnę ci strych, bardzo dziękuję za podesłanie mi tej powtórki. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę dla naszego bohatera. Myślę, że w tej na teasie nie mam już za bardzo co was pytać. To jest, ten czołg jest już tak przewałkowany, tyle jest filmów u mnie, tyle jest o tym czołgu, czy to w moim wykonaniu, czy bitew od was. Bardzo, bardzo mocna maszyna. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas na ten materiał. Oczywiście jak zwykle wielkie dzięki dla moich patronów, dla osób, które nie przewijają reklam i dla tych osób, które zabrały mnie na wirtualną kawę. Dziękuję za całe wasze wsparcie. Jeżeli mielibyście ochotę dołączyć do grona wspierających, no to linki są w opisie, a do serwisu Buy Coffee jak zwykle w przypiętym komentarzu. Jak macie media społecznościowe, Facebooka, Instagram, zachęcam do dołączenia, zwłaszcza do Instagrama. A na dzisiaj będę się z wami żegnał. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam na kolejne materiały. Życzę wam miłego dzionka i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!